W ciągu najbliższych miesięcy zostanie zwiększona liczebnie jednostka dziś operująca w Suwałkach i będziemy sukcesywnie odtwarzali potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tak daleko stąd są wojska NATO, są wojska amerykańskie, brytyjskie, chorwackie i rumuńskie. To jest rezultat szczytu NATO z lipca 2016 roku, ale my mamy świadomość tego, że sami musimy tworzyć zdolności obronne, że wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego stanowią dla nas wsparcie. Powołujemy do życia nowe jednostki Wojska Polskiego. A w przypadku Suwałk, proszę Państwa, podjąłem decyzję o odbudowaniu pułku w Suwałkach. Dzisiaj pułk po raz drugi wraca do Suwał. Proszę Państwa, wielka radość, wielki moment, historyczny moment dla miasta i dla Suwalszczyzny. I panie ministrze, ta decyzja, którą pan dzisiaj ogłosił, jako właśnie o tym wymiarze historycznym, będzie też związana z pana tutaj wizytą. Ona też stanie się historyczna, ona już jest historyczna.